Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na makijaż drogimi kosmetykami. Pomysł przyszedł mi do głowy po ostatnim Q&A na Instagramie, gdzie jedna z Was zapytała mnie, że ma do wydania kartę podarunkową i co bym polecała jej kupić w Sephorze. I tak się zaczęłam zastanawiać i pomyślałam sobie, że naprawdę opcji i możliwości i pielęgnacyjnych, i makijażowych jest tak dużo, że nie da się tego w jednym stories, nie wiem, opisać, nawet jakbym próbowała, wiecie, coś tutaj napisać. Więc odpowiedziałam jakoś tam, tak wiecie, po prostu ogólnie, natomiast przyszedł mi do głowy właśnie film, żeby może zrobić taki makijaż właśnie kosmetykami, które zostały u mnie w tej kolekcji, bo jak wiecie, ja tych kosmetyków na przestrzeni lat miałam dużo, część odsprzedałam dalej, część już jest, powiedzmy, za stara, żeby używać. Więc tak stwierdziłam, że wyciągnę to, co bym Wam polecała, ewentualnie jak jest kilka produktów, ewentualnie jak nie ma nic wcale. I sobie zrobimy właśnie taki makijaż gadany, gdzie właśnie pokażę Wam, jak te kosmetyki wyglądają, jak one się prezentują, wiecie, jak wygląda moja twarz i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście, słuchajcie, po pierwsze, nie jest żaden tutorial. Ja się nie umiem malować, ja jestem entuzjastką makijażu. Więc ja po prostu maluję się tak, jak ja się potrafię malować. Nie mam żadnej techniki, coś tam podłapałam będąc na kursach, coś tam podłapałam oglądając YouTube, no i generalnie po prostu się malując. Druga sprawa jest taka, że oczywiście każdy z nas ma inny gust. I to, co na przykład mi się sprawdza, niekoniecznie będzie Wam się sprawdzać, ewentualnie to, co ja lubię, Wy możecie uznać za coś totalnie zbędnego i uważać, że nie warto wydawać na to kasy, bo Wy znacie coś tańszego, co jest warte uwagi. I to też trochę się dotyczy tak naprawdę wszystkich kosmetyków. To nie są kosmetyki, które koniecznie i absolutnie i stuprocentowo i niepodważalnie są warte kasy. To są kosmetyki, które ja mam w swoich zbiorach, których używam, które uważam, że są fajne, z którymi chciałam się z Wami dzisiaj podzielić. Na pewno większość, jak nie wszystkie, widziałyście na moim kanale, bo w pewnym momencie na pewno się gdzieś tam przewijały, ale oczywiście to są tylko kosmetyki kolorowe. Więc po pierwsze na pewno znajdziemy tańsze, może nie tyle, że odpowiedniki, ale jest mnóstwo na rynku tańszych kosmetyków, które również są dobre i które również warto, na które również warto spojrzeć. I ja taki film też robiłam, jeżeli nie zapomnę, to podlinkuję Wam tutaj w tym okienku. Natomiast tu bardziej chodziło właśnie o to, że jeżeli mam, nie wiem, kartę podarunkową, albo jeżeli mam urodzinę i ktoś chce mi kupić prezent, albo jeżeli po prostu sama mam ochotę wydać kasę, to na co warto wydać kasę na przykład w Sephorze, tak? No bo mamy Sephorę, mamy Douglas, możemy jeszcze gdzieś szukać oczywiście online takich kosmetyków, na przykład na Look Fantastic, na Notino, nawet na Zalando. Więc dlatego właśnie pomyślałam, że taki film może będzie troszeczkę lepszy. Na pewno będzie przegadany, bo przecież hello, to jestem ja. I ja nie umiem krótko, więc na pewno ten film będzie bardzo, bardzo przegadany. Włączyłam klimę z tyłu, wspominam to ostatnio dosyć często, dlatego że to są pierwsze filmy, w których nagrywam z klimą, ale mówicie mi, że tej klimy nie słychać. Natomiast jeżeli ktoś by miał bardziej wyczulone ucho, to możliwe, że gdzieś tam jakiś szum usłyszy. W każdym razie no, bez klimy obecnie nie da rady. Tak więc, przechodzimy w takim razie do malowania się, do różnego rodzaju kosmetyków. Ja sobie tutaj już wszystko poprzygotowałam, wszystko sobie przygotowałam, wystawiłam na stół. Mam nadzieję, że, nie o niczym nie zapomniałam. I to, od czego zacznę, to jest baza, którą swego czasu bardzo lubiłam, a potem po prostu kompletnie o niej zapomniałam. I tak naprawdę, szykując się do tego filmu, przypomniałam sobie o niej i muszę spróbować teraz poużywać ją właśnie w trakcie tych upałów. Czy ona pomoże trochę lepiej mojemu makijażowi się utrzymywać. I mówię tutaj o bazie z Milk Hydro Grip Primer. Jak widzicie, ja mam miniaturkę. Ona jest do połowy zużyta, no bo tak jak mówię, przez jakiś czas ją używałam, uwielbiałam, to po prostu fenomenalna baza jak dla mnie. I taką miniaturkę też można kupić. Może nie do końca taką... Do końca? Może nie do końca taką. Tutaj ja mam pojemność bodajże 10 ml, tak. Ale chyba może być troszkę mniejsza, natomiast niekoniecznie trzeba taką dużą. Ewentualnie Milk też ma zestawy różnych miniatur, więc może warto na nią spojrzeć. Natomiast ostatnio na Instagramie rzuciła mi się w oczy... O Boże. Natomiast ostatnio na Instagramie rzuciła mi się w oczy nowa baza chyba z Milk, bo tak mi się wydaje, że to jest nowa, bo było porównywanie takie, wiecie, side by side. Po jednej stronie była ta Hydro Grip, a po drugiej była taka w czarnej tubce, też Milk, ale matująca i faktycznie cała twarz była po prostu tutaj, wiecie, matowa po nałożeniu tej bazy. Ciekawa jestem, na ile to jest tak naprawdę faktyczny film, a na ile to jest promocja. Wybaczcie, trochę się pocę, więc... Muszę zdjąć te kropelki drażniące. Natomiast jeżeli się pojawi u nas w naszej Sephorze, to pewnie będę chciała wypróbować. Natomiast ta baza ogólnie jest naprawdę bardzo fajna. Jej za dużo nie trzeba. Ja dosłownie używam... O, widzicie? Dosłownie niewielką ilość, taką nawet nie jedną całą pompeczkę. I wprowadzam tutaj sobie
O, na skórę. I ja głównie używam tu właśnie na tym obszarze, gdzie się najbardziej przetłuszczam, czyli skrzydełka nosa, nos oraz broda. I w sumie, dlaczego ja jakim sposobem ja o niej zapomniałam? Ona byłaby idealna, bo ostatnio narzekałam na to, że właśnie podkłady nie chcą się trzymać mi na brodzie i wydaje mi się, że to może trochę pomóc. Zobaczymy. Wiecie, jest dzisiaj, która jest w tej chwili godzina w ogóle? Jest prawie pierwsza, więc ten makijaż za długo raczej na mojej twarzy nie posiedzi, bo jednak, no już jest dosyć późno, ale może z jakieś, nie wiem, chociaż 6 godzin się uda, to wtedy zobaczymy. Dalej podkład. Jeśli chodzi o podkład, to większość podkładów z Sephory mi się nie sprawdza. Testowałam Huda, testowałam Kat Von D, testowałam Anastazję, Zoewę, Urban Decay, Hourglass, co ja tam jeszcze testowałam? Start kilka podkładów też testowałam, ale znaczy jest kilka, które mi się sprawdzają, na przykład Estée Lauder Double Wear, bardzo fajnie mi się sprawdza, Bobbi Brown, chociaż nie wiem, czy Bobbi Brown jest w Sephorze czy w Douglasie, ale też bardzo fajnie mi się sprawdza. Natomiast teraz do tego filmu wyciągnęłam sobie Tarte, bo o nim, akurat o tym konkretnym podkładzie bardzo mało się mówi. Większość się mówi chyba o tym innym, o tym ich najbardziej popularnym, takim, który wygląda właśnie jak Shape Tape, tylko że podkład. Natomiast tamten kompletnie mi się nie sprawdził, ale ten na przykład już tak. I to jest Found Sealer Multitasking Foundation. On ma tutaj jeszcze jakieś tam, coś tam babasu, coś takiego było w tej nazwie. Jak widzicie, jak na ilość podkładów, które ja mam, ale ogólnie jak na podkład, mam zużycie całkiem spore. Ma bardzo fajne opakowanie, dlatego że po prostu robimy to tak, przekręcamy i otwieramy, tak więc mamy tutaj próżniowe pakowanie, opakowanie, więc ja wycisnę sobie ten podkład, dwie pompki na dłonie, natomiast dwie pompki to jest, tak powiem Wam, troszkę przydużo. Od razu Wam powiem, jako korektor użyję korektora Tarte Ultra Creamy. Ja też używałam Tarte Hydro Sealer ostatnio w teście, miałam też korektor z Zoewy, miałam korektor z Shiseido, miałam korektor z Urban Decay, ale tak naprawdę jeśli chodzi o korektory, to spokojnie te tańsze korektory w zasadzie są porównywalne do tych droższych, więc jakbym miała coś kupować, to nie wiem, czy bym kupiła korektor z Sephory jakikolwiek. Co prawda powiem Wam, że kusi mnie z Hourglass korektor, bo bardzo wiele osób go chwali, mówi, że jest właśnie lekki, a ma super krycie, ale go jeszcze nie używałam, nie miałam, tak więc, a w sumie mam kilka tutaj produktów z Hourglass, które uważam, że są fajne. Więc nad tym może się kiedyś skuszę, zobaczymy. Natomiast dzisiaj użyję właśnie ten Ultra Creamy Tarte Shape, Boże, miesza mi się już wszystko, Tarte Shape Tape Ultra Creamy, czyli to jest ta kremowa wersja ich klasycznego korektora. W ogóle myślę, że sobie mogę ją już też tutaj wyciapać właśnie na dłoń. Aha, i jeśli chodzi o podkład, to podkład mam w kolorze 8B Porcelain, natomiast korektor mam w kolorze 12B Fair Beige. I żeby było śmieszniej, to zobaczcie, to jest 8, a to jest 12, a mimo wszystko jest jaśniejszy, tak więc ciekawa rzecz, jeśli o to chodzi, więc zbieram sobie właśnie podkład na gąbeczkę i nakładam na twarz i teraz na brodę, zobaczymy, czy on się będzie jakoś lepiej trzymał. Zdecydowanie za dużo tego podkładu wypompkowałam. Spokojnie jedna pompka by mi wystarczyła, bo tutaj nabrałam na gąbkę i lecę po całej twarzy i nie muszę praktycznie nic dobierać, chociaż ja, jak wiecie, no używam bardzo cienkie warstwy podkładu, chociaż myślę, że pewnie można by było jeszcze cieńszych warstw używać, ale używam cienkie warstwy podkładu, bo w sumie moja cera nie potrzebuje takiego ekstremalnego dużego krycia i nawet troszkę źle to znosi, takie zbyt duże krycie. Tak więc ja z reguły właśnie nakładam mniej. No te kolczyki to nie był chyba najszczęśliwszy pomysł. Trzeba było je nałożyć później, ale jakoś tak mi, wiecie, łyso było, jak spiłam włosy, jak wszystko ponakładałam. Teraz, jeśli chodzi o nakładanie korektora, to też tutaj mam na przykład bardzo fajny pędzelek do korektora, który uwielbiam i który zdetronizował. Kiedyś używałam pędzelek Zoewy 146 Concealer Brush i on jest bardzo fajny i jest dostępny u nas w Sephorze, ale kiedyś w ramach współpracy w ogóle mogłam sobie wybrać kilka różnych produktów właśnie i wtedy Rare Beauty weszło do Sephory i ja stamtąd wybrałam sobie kilka kosmetyków, testowałam ich podkład, testowałam róże, więc sporo tych produktów przetestowałam, ale właśnie wzięłam też pędzelek, który, jak widzicie, jest bardzo podobny do tego z Zoewy, ale jest, ma dłuższe włosie, więc jest taki bardziej luźny. Zoewa jest taka bardziej zbita. I ten pędzelek do nakładania korektora jest świetny.
jest po prostu przeboski, bardzo, bardzo się z nim polubiłam, więc biorę sobie tutaj ten korektor właśnie Shape Tape i najpierw wpracowuję w pędzelek, a potem delikatnie właśnie tutaj. Czasami nakładam korektor prosto na okolice pod oczami, a czasami właśnie robię to w ten sposób, to zależy jak mi wyjdzie, co tam wiecie, jak w danym momencie sobie myślę, więc tu nakładam i nie mogę zapomnieć tu o tej wewnętrznej stronie, czasami mi się zapomina i potem mam właśnie taką ciemną plamę, która tutaj no niezbyt zdrowo wygląda, tak więc muszę pamiętać, żeby właśnie tutaj mocno wjechać pędzelkiem z tym korektorem. O, teraz mogę sobie wziąć jeszcze gąbeczkę, dobrać trochę tego korektora i go teraz gąbeczką tutaj też dopracować. Ta gąbeczka, jak widzicie, można nią podjechać bardzo wysoko, ale to jest akurat Glam Shop, to jest ta gąbeczka, która powstała we współpracy z Miss Dawn Chelitą w zestawie z puszkiem, który również używam i bardzo, bardzo lubię. No i jak mamy bazę już nałożoną, tak się prezentuje moja twarz. Musiałam wyłączyć autofokus, bo zapomniałam, ja zazwyczaj mam po prostu autofokus włączony, ale skoro mam wam dzisiaj pokazywać, jak te produkty się sprawdzają na mojej skórze, no to żeby wszystko było widoczne. No to przechodzimy do pudru. I teraz jeśli chodzi o pudry z Sephory, to kiedyś moim absolutnym ulubieńcem z Sephory był puder Too Faced Peach Perfect. Natomiast przy trzecim opakowaniu zauważyłam, że coś się zadziało i on zaczął mi się ważyć na podkładach. Generalnie oni go już wycofali, więc nawet jest trudno, ten puder jest trudno dostępny. Nie znalazłam w Sephorze takiego super turbo fajnego pudru matującego. Kiedyś jeszcze był Sephora Collection, ale też go wycofali, czy też ulepszyli formułę i ja jeszcze tego nowego nie testowałam. Natomiast powiedziałam, że takim klasycznym, wykończeniowym pudrem, nie super matującym, nie super utrwalającym, po prostu miękkim, wykańczającym pudrem, który notabene bardzo lubię i też używam przy testach różnych podkładów, to jest puder Anastasii. Puder Laura Mercier sprawdza się też dosyć podobnie, on też jest wysokopółkowy, więc oczywiście zależy co kto lubi. Natomiast jeśli chodzi o Anastasię, to powiem wam, że naprawdę bardzo się polubiłam z tym pudrem. Jego opakowanie to jest 25 gramów i ja je mam, nie wiem, od czasu testów chyba ze 2 lata już. I chociaż używam go dosyć regularnie, no bo właśnie tak jak mówię, używam go w testach różnych podkładów, to on mi się jednak nie kończy. Tak więc, dzisiaj go sobie też nałożymy na twarz. On ma bardzo duże takie tutaj otworki, możecie zobaczyć. Przez nie wypada ogromna, ogromna ilość pudru. Natomiast myślę, że dzisiaj może mi się przydać, bo jednak jest bardzo upalnie, bardzo parno, znaczy upalnie nie, bardzo parno jest, jest po prostu tropikalnie. Więc biorę sobie puszek, biorę sobie właśnie ten puder. Najpierw wbiłam trochę w puszek, ale teraz odbijam tak, żeby w razie czego to ten nadmiar mi spadł i pudruję twarz, więc najpierw oczywiście te najbardziej newralgiczne okolice, czyli skrzydełka nosa oraz broda. O. Teraz przejadę gąbeczką, żeby jeszcze wyrównać ten kremowy korektor pod oczami i biorę właśnie puszek i też sobie przejadę tutaj pod oczami, o, też przy okazji pracując tą okolicę. A następnie biorę dowolny pędzel do pudru, niech będzie Blended Powder Fusion numer 165, taki duży. Resztę tego pudru wpracowuję w pędzel, no i omiatam pozostałą część twarzy. Wydaje mi się, że to akurat już każdy z nas zna. Przy okazji strzepując nadmiar tego pudru z pozostałych partii. Więc, żeby teraz nie wyglądać jak gejsza cała biała, to czas na róż, potem przejdę do brwi. Jeśli chodzi o róże, to ja swego czasu bardzo lubiłam te kremowe róże z Fenty Beauty, natomiast już się dosyć mocno przypudrowałam, więc tego różu już nie będę nakładać, one są mega wydajne. Mają bardzo ciekawe kolory i z nimi nic się nie dzieje bez problemu, wiecie, ja ten róż mam chyba od 2 lat i spokojnie go używam, jest mięciutki i daje się bez problemu przełożyć. Nowością u mnie jest róż
też start ten Sea Breeze, natomiast zauważyłam, że w naszej Sephorze niestety nie ma zbyt wielu kolorów. Czy go polecam? Akurat chyba ten, powiem Wam, że szczerze mówiąc nie wiem. Klasyczny oczywiście, standardowo to jest NARS Orgasm, natomiast ja chciałam dzisiaj użyć różu z Hourglass i jest to Mood Exposure Ambient Lightning Blush. Bardzo fajny róż, w ogóle taki nieoczywisty i zupełnie niepozorny. Nakładam go pędzelkiem takim z kolekcji Royal z Glam Shopu, po prostu, wiecie, biorę tak i przejeżdżam. I ten róż ma taki bardzo właśnie delikatny kolor, właśnie taki ambient, taki właśnie, taki, nie wiem, nie umiem go za bardzo określić, chyba troszkę tutaj za dużo pojechałam, może wezmę ten pędzelek z, no, od pudru i trochę tutaj to zminimalizuje, natomiast ten róż właśnie ma taki bardzo, widzicie, zupełnie taki niespodziewany ten kolor jest tego różu, szczególnie jak się patrzy właśnie tutaj w to opakowanie. Ja nie pamiętam właśnie, czy ja go kupiłam u nas, czy kupiłam go jeszcze robiąc zakupy kiedyś dawno temu w Stanach, ale no byłam bardzo ciekawa właśnie, jak on się będzie sprawdzał, bo wszyscy się zawsze zachwycali tymi właśnie różami, w ogóle tymi wypiekanymi produktami z Hourglass, a ja się zastanawiałam, o co chodzi? Jakby dlaczego w ogóle to ma tyle kosztować? I kiedyś właśnie zdecydowałam się na zakup tego różu w... To jest miniaturka, ona kosztuje chyba około 95 albo 100 zł w naszej Sephorze. No i powiem Wam, że właśnie ten kolor jest taki bardzo ładny, elegancki, taki właśnie nie jakiś taki mocno wybijający się. Oczywiście na pewno można by było z nim przesadzić, ja ze wszystkim potrafię przesadzić, ale no naprawdę bardzo ładny taki właśnie daje kolor. I teraz jeszcze wrócę do tego pędzla z pudrem, żeby jeszcze przejechać po twarzy tym różem. I teraz czas na rozświetlacz. I rozświetlaczy też mam kilka powyciąganych, więc tylko dajcie mi tutaj sekundkę. Na przykład mam wyciągnięty rozświetlacz, czyli puder rozświetlający. To się nazywa dokładnie Incandescent Strobe Light. Jest to w teorii puder, który ma właśnie takie wykończenie rozświetlające. Ale swego czasu bardzo fajny i też dostępny w naszej Sephorze był rozświetlacz Pixie. On się nazywał Gloss Summer Duo i to jest kolorek Delicate Dew. Ten kolor był po prostu cudowny, naprawdę genialny. No i oczywiście z klasycznych rozświetlaczy, czyli Becca. Ja akurat tutaj mam taki mniej oczywisty kolorek, on się nazywa Rose Quartz, czyli właśnie taki różowy, mieniący się. Może go jeszcze użyję, natomiast ogólnie powiem Wam, że większość moich rozświetlaczy jest akurat drogeryjna, bo uważam, że drogeryjne rozświetlacze są równie fajne, ale ponieważ dzisiaj właśnie używamy droższych kosmetyków, to biorę ten rozświetlacz z Hourglass i mój ulubiony pędzel do rozświetlacza. Ogólnie niewiele mam pędzli, które są jakoś super turbo drogie, może poza pędzlami embraszowymi, ale one nie są w Sephorze. Natomiast takie, które Sephora w swojej kolekcji ma, no to tak jak właśnie Wam wspominałam, ten pędzel z Rare Beauty lub ten z Zoewy do korektora, a w zasadzie drugi, który Wam polecam, to jest ten z Fenty Beauty do rozświetlacza. On miał jakiś numerek chyba, 120 Highlight. Tak on dokładnie wygląda, ma taki bardzo ciekawy kształt. No i teraz nałożymy sobie ten właśnie tak naprawdę puder rozświetlający, ale zobaczcie, jaki on daje właśnie taki bardzo delikatny, subtelny blask. On nie jest takim brokatowym, takim, wiecie, że widać Was z kosmosu oczojemnym rozświetlaczem, tylko jest bardzo, bardzo delikatnym. Ja akurat go na całą twarz bym nie nakładała, bo ja nie lubię się tak, wiecie, wszędzie błyszczeć. Natomiast właśnie tutaj, no, daje taki właśnie bardzo subtelny, delikatny błysk. Potem jeszcze przejechać pędzlem z różem, żeby to wszystko się połączyło. Tak więc te dwa produkty z Hourglass, takie miniaturki, naprawdę powiem Wam, że są fajne. Lubię z nich korzystać, a że są wypiekane, to podejrzewam, że nigdy w życiu ich nie zużyję. Wygląda, że trochę przegięłam w ogóle z ilością pudru. Mam strasznie taką zapudrowadą twarz, więc jeszcze takim rzutem na taśmę, nie wiem, czy coś tam jeszcze znajdę, ale bardzo fajna mgiełka to jest Too Faced Peach Perfect Hangover. Nie wiem, czy uda mi się czymś jeszcze psiknąć, czy sobie nie psiknę, jakoś zobaczymy. Och, jeszcze trochę jest. Bardzo lubię tą mgiełkę, naprawdę jest fajna, tylko już w zasadzie praktycznie nic nie ma. Dobrze, że przynajmniej chociaż trochę udało jej się stąd wycisnąć, więc teraz czas przejść do brwi. I powiem Wam tak, osobiście uważam, że nie ma sensu wydawać 100 zł na kredkę do brwi.
One są oczywiście bardzo fajne i miałam kredkę z Anastazji, mam kredki z Benefitu. Spoko, kredki jak kredki do brwi, ale zdecydowanie uważam, że nie warto, nie różnią się niczym innym. Tu mam kredkę z Eveline, która kosztuje, nie wiem, 12 zł. Tu mam kredkę z Benefitu, która kosztuje 100 zł. Kredka z Benefitu już jest bardzo stara, więc generalnie już się nie nadaje do użycia, więc tak wiecie, tylko Wam pokazuję. Ale to są po prostu prawie takie same kredki. Widzicie ten biały nalot na kredce z Benefitu? Tak, ta kredka jest bardzo, bardzo stara, tak więc jej nie będziemy używać. Więc jeśli chodzi akurat o kredki do brwi, to kompletnie w ogóle uważam, że nie ma sensu wydawać na nie kasy. Lepiej właśnie kupić sobie jakąś tańszą kredkę, bo one i tak schodzą w takim tempie, że no to nie macie pojęcia. Chociaż w sumie jak widać, nie, w sumie ta z Benefitu to już jest końcówka, tak, bo tutaj już się nic więcej nie wykręci, tak więc tutaj i tak bym jej nie użyła, ale... One bardzo szybko schodzą właśnie, bardzo szybko przez nie przechodzimy, no bo to są jednak kredki do brwi, których używa się dosyć dużo, więc ja sobie te moje końcówki brwi troszkę wyrównuję, tak właśnie z daleka patrząc na lusterko, bo wtedy jestem w stanie kontrolować kształt, bo jak robię to z bliska, to potem to niezbyt dobrze wychodzi. No i potem pyk, pyk, czyli przyłożyć tu, o, gdzie powinien być początek. I teraz już dziubanina właśnie z powiększającym lusterkiem i delikatnie, żeby też o, nie było to jakieś zbyt intensywne. Nie wiem, czy słyszycie kotlety na obiad, które się tłuką, no ale folklor życia w bloku. Trudno. Tak, generalnie nacisnęłam, włączyłam aparat, nie nacisnęłam nagrywaj. Na powieki nałożyłam bazę pod cienie i najlepszą bazą pod cienie, jaką używałam, to jest ta baza z Anastazji. Ja mam tutaj taką miniaturkę, której nawet i tak nie byłam w stanie zużyć w założonym terminie, bo ona ma tylko termin przydatności 6 miesięcy, tak więc na to zwracam Wam uwagę. Natomiast jest to jedna z lepszych baz na powieki, jakie używam. Nawet ta Shadow Insurance Urban Decay u mnie się tak dobrze nie sprawdzała właśnie jak Anastazja. Jedyną bazą, która jej dorównywała, to była baza z Vibo we współpracy ze Stysio. Ona była bardzo, bardzo podobna, możemy powiedzieć, że może nie to, że były identyczne, ale naprawdę tamta była bardzo blisko tej bazy, ale niestety tamta była limitka i została wycofana. Natomiast ta, wydaje mi się, że chyba cały czas jest dostępna w sprzedaży. No i teraz, jeśli chodzi o cienie do powiek, to powiem Wam tak. Ogólnie nie ma żadnych takich palet wysokopółkowych, które... koniecznie trzeba mieć, które są jedyne w swoim rodzaju. Wiem, że na przykład, nie wiem, Pat McGrath czy Natasha Denona są osoby, które bardzo lubią te palety, natomiast ja jednak uważam, że nie są one aż tak bardzo warte swojej kasy. Chociaż powiem Wam, że są dwie paletki, których zakupu nie żałuję i pierwsza paletka to jest Too Faced Born This Way The Natural Nudes. Jest to właśnie paletka nudziakowych odcieni, poczekajcie, wyjmę tutaj tą folijkę, nudziakowych odcieni, bardzo fajna, bardzo fajnie się nią maluje, naprawdę mogą powstać z tego bardzo naturalne, neutralne makijaże, takie wiecie, upiększające, można zrobić mocniejsze smoki, naprawdę ta paletka jest super i ja ją kupiłam w ogóle na jakiś turbo wyprzedaży za chyba około 100 zł, ona chyba w regularnej cenie kosztuje 200 zł, a druga paletka, której również zakupu nie żałuję, jest też bardzo fajną paletką, natomiast już może nie do końca tak super neutralną i mówię tutaj o Huda Beauty Rose Quartz, czyli właśnie tej ostatniej chyba dużej paletce, jaką Huda wypuściła. Czyli właśnie mamy taką paletkę, która zarówno ma część neutralną, ale też część taką właśnie różowawą, mieniącą się z niebieskościami. Naprawdę ta paletka też, powiem Wam, że jest jedną z moich ulubionych i... chociaż kosztowała horrendalne pieniądze, bo chyba ponad 300 zł, to też w ogóle nie żałuję zakupu właśnie tej paletki. Ja zresztą bardzo lubię takie mieniące się cienie. Ten tutaj cień na dole, który się nazywa Moon Magic, to jest po prostu prawdziwy magic, jeśli chodzi o cień. On jest tak pięknie mieniący się. Zresztą poza tym jednym glutem, który tutaj jest, którego nikt nie lubi, wszystkie te cienie są naprawdę bardzo, bardzo fajne. I też można nią wykonać bardziej neutralny makijaż, czyli korzystając, wiecie, sięgając po te brązy i wykorzystując takie bardziej, powiedzmy, złote, brązowe właśnie błyski, jak ten, ten czy ten.
Nawet ten, chociaż ten ma trochę z różowej drobiny, ale też można właśnie sięgnąć po takie różowawe cienie i wtedy dobrać sobie któryś z tych pozostałych błysków, więc naprawdę paletka jest bardzo fajna, ja kompletnie nie żałuję jej zakupu i wydaje mi się, że dzisiaj chyba zrobię nią właśnie makijaż. Tak coś przeczuwałam, bo właśnie nawet założyłam sobie takie kolczyki, właśnie tutaj gwiazdka, tutaj księżyc, taki właśnie niebieski. Tak więc dzisiaj sobie sięgnę po te cienie. Tu już baza mi się, że tak powiem, wyschła, ona tak zastyga na pudrowo. Ja zresztą nakładam ją bardzo, bardzo cienką warstwę, nie lubię takiej grubej warstwy tej bazy. Czasami widuję też na różnych tutorialach czy filmach i tak dalej, ta baza jest tak po prostu grubo nałożona. Ja wolę tylko tak delikatnie, żeby mi wyrównała kolory powieki i to wszystko. I teraz sobie sięgnę, zastanawiam się zrobić neutralny. Może zrobię neutralny makijaż z jakimś takim ciekawym błyskiem, więc sięgnę po ten cień, który tutaj jest, on się nazywa Radiate. Jest taki właśnie taupowy cień i nim zaznaczę lekko powyżej załamania, żeby to dawało właśnie takie wrażenie cienia na mojej powiece. Może Was troszkę zbliżę, tylko pamiętajcie, że to nie do końca jest tutorial, bo tak jak wspomniałam na samym początku, żadna ze mnie makijażystka, ale akurat jeśli chodzi o tą paletkę, to film z różnymi makijażami był na moim kanale, więc też jeżeli nie zapomnę, to tutaj znajdziecie link do niego, a ja sobie teraz wykonam jakiś, myślę, że taki bardziej, może właśnie delikatny, dzienny makijaż, czyli zaznaczyłam sobie tak lekko powyżej załamania, ale żeby to właśnie fajnie wyglądało. Teraz wezmę jakiś mniejszy pędzelek, może niech będzie ten, bo widzę, że on już ma troszkę takiego ciemnego pigmentu na sobie, chociaż widzę, że nie barwi, czyli Embrush 07 i teraz sięgnę po ten troszeczkę ciemniejszy, może z domieszką tego, czyli mamy tutaj Precious oraz Mantra, te dwa właśnie w połączeniu i nałożę delikatnie w zewnętrzny kącik, o tutaj w załamanie, ale też delikatnie i potem będę brała ten pędzelek pierwszy do rozcierania i tak sobie będę się miziać. Chociaż ten jest troszeczkę, powiem Wam, za mały jednak, więc wezmę sobie może troszkę większy pędzelek. Niech będzie pędzelek 11. O, on jest troszeczkę większy, więc łatwiej od razu rozetrzeć. Tamten był jednak troszkę za mały, to wtedy tego nie potrzebuję do rozcierania, a ten właśnie tak, o, tutaj głównie w, dokładnie w tą linię, tak, gdzie mam, gdzie jest oczodół. No i wrócę do tego malutkiego pędzelka. Na razie nic nie dokładam, bo miałam troszeczkę cienia na nim i nim przejadę sobie wzdłuż dolnej powieki. Teraz na całą powiekę ruchomą nałożę ten cień, który się nazywa Abundance. Zobaczę, jak to wyjdzie. Myślę, że najpierw w ogóle nałożę go tutaj w zewnętrzny kącik, bo nie wiem, na ile on będzie ciemny. Troszkę ten pędzelek tak się... Chociaż nie, dobra, spoko. Przenosi się, ale zastanawiam się, czy palcem nie byłoby jednak lepiej, więc na drugie oko zrobimy to po prostu palcem. No, zdecydowanie szybciej i lepiej. O. A na początek powieki nałożę ten cień tutaj, który się znajduje, czyli Energized. On jest właśnie taki błyszczący. Tu jeszcze na tym palcu mam ten cień, który się nazywa Blissful. Też jest bardzo fajny, ale jego chyba nałożę na sam koniec, więc najpierw Energized tu na początek. O. I drugie oko. I właśnie teraz z tego palca ten właśnie super turbo błyszczący Blissful, który będzie fajnie odbijał światło i połączy oba te cienie. O. Okej. I teraz wezmę sobie pędzelek, którym zawsze robię kreski, czyli to jest Embrush 31. Jak widzicie, taki cieniutki pędzelek. Biorę właśnie tą mantrę i zrobię sobie kreseczki w zewnętrznych kącikach, ale do tego to już potrzebuję właśnie lusterka. Widzę, że troszkę mi się osypało, więc
te błyszczące cienie, które nakładałam. O. Więc teraz delikatną taką, wiecie, bardzo, bardzo delikatną kreskę, bo ja za dobrze nie umiem rysować takich kresek, więc zazwyczaj jak się nie staram i po prostu nacisnę raz i już nie próbuję poprawiać, to wtedy mi najlepiej wychodzi, więc zostawmy już to tak jak jest tutaj i teraz na drugie oko. No wyszło totalnie nierówno, ta wyżej, ta niżej, ta w górę, ta w dół. Ale tak to jest, jak się nie jest zbyt dobrym w rysowaniu takich kresek. I przyszedł czas na tusz do rzęs. Moim absolutnym ulubionym tuszem, którego miałam więcej niż jedno opakowanie, pomimo tego, że jest właśnie tuszem dosyć drogim, poczekajcie, pochowam sobie tylko pędzelki, to jest tusz Too Faced Damn Girl. To jest najlepszy tusz, jaki miałam z tych wysokopółkowych tuszy. Ma super turbo fajną szczoteczkę. Ogromna jest ta szczoteczka. Ogromną szczoteczkę chciałam powiedzieć. Ogromna, po prostu wiecie, wielkości mojego oka. Ale naprawdę, co prawda to co mam tutaj już, to już jest taki starszawy tusz, więc jest już generalnie gęsty. Nie wiem na ile on się sprawdzi, natomiast to jest jeden z takich tuszy, który u mnie od razu po otwarciu robi super robotę i w zasadzie do samego końca takiego dużego opakowania naprawdę sprawdzał się rewelacyjnie. Nawet ten też, pomimo tego, że już no spory czas go nie używałam, też po prostu jest... I ta szczota jest naprawdę olbrzymia. Jeżeli macie mniejsze oczy od moich, to ostrzegam, bo naprawdę ta szczota jest olbrzymia. Nie każdy lubi takie wielkie szczoty, to też warto o tym pamiętać, że nie każdemu będzie taka ogromna szczota pasowała. Mi ona akurat odpowiada, więc jak widzicie, ja nawet żadnej zalotki nie używam. Jakoś mam zalotkę, ale jakoś nigdy nie pamiętam o tym, żeby użyć tej zalotki. I szczerze mówiąc, nawet za bardzo po jej użyciu nie widzę różnicy, tak więc o, naprawdę ten tusz robi robotę. Dołożymy sobie jeszcze jedną warstwę, a czemu by nie, po prostu wiecie, na grubo. O, super. Więc na sam koniec została nam pomadka. I jeśli chodzi o pomadkę, to ja jestem ogromną fanką mini pomadek od Huda. Teraz ostatnio ona wypuściła kolejny zestaw właśnie miniaturowych pomadek. Boże, nie mogę ich złapać. No, mini pomadek od Huda. Tutaj mam właśnie zestaw ten, który wyszedł chyba po walentynkach, w okolicach walentynek. On był właśnie taki... No taki walentynkowy, tak? Mamy tutaj kolory właśnie taki czerwony, ciemniejszy, tutaj mamy jaśniejsze. Naprawdę bardzo fajne są te kolory. Myślę, że sięgnę może po ten nudziakowy, to jest kolorek Perfectionist. I faktycznie jest to taki właśnie kolor bardzo, szukam mojego lusterka, bardzo neutralny, o. Więc jeśli miałabym na przykład polecać jakieś pomadki, to właśnie te miniaturowe z Huda, bo ja zresztą bardzo lubię miniaturki, ale też moimi absolutnymi ulubieńcami są te pomadki z Tarte Maracuja Juicy Lip. Tutaj akurat w tej już nic nie mam, już prawie mam ją całą zużytą, nawet wydłubuję końcówki. Natomiast tutaj w tej wersji ze złotym opakowaniem, ona jest wersją taką, która ma powiększać nasze usta, czyli delikatnie mrozi. I ja ją mam w kolorze, a widzę, że mi niestety naklejka zeszła, nie pamiętam, jakimś takim czerwonym, napiszę Wam na dole w opisie. Więc też ten kolorek jest bardzo fajny. Może by na przykład tak dodać go tutaj na środku, jako taki... O, błyszczyk, coś takiego. Też daje fajny efekt, więc na przykład nad tą na pewno, znaczy nawet się nie zastanawiam, tylko tą na pewno będę chciała kupić, ale po prostu poczekam, jak będą może jakieś promocje, jakieś zestawy. Strasznie żałuję, że nie kupiłam, jak był zestaw dwóch tych właśnie pomadek w cenie mniej niż jedna kosztowała, więc one są naprawdę bardzo, bardzo fajne. A teraz powiem Wam, że zastanawiam się nad zestawem kolejnej właśnie tej czwórki od Huda, bo wypuściła właśnie nowe kolejne
Ja je bardzo lubię, ja zresztą w ogóle mam sporo takich właśnie tych pomadek od chudy, więc teraz się zastanawiam. Więc to są z kolei pomadki, które bym polecała, ale natomiast jeśli chodzi o pomadki, to tak naprawdę drogeryjne pomadki są równie fajne. I też nie widzę zbyt dużego uzasadnienia dla kupowania droższych pomadek, chyba że po prostu odpowiada Wam kolor i formuła. Ja jedynie właśnie, jeżeli już, to stawiam albo na pomadki chudy, albo na Tarte. Inne to już tak powiem Wam średnio, zwłaszcza że ostatnio testowałam Maybelline kontra Fenty Beauty na przykład, no i Maybelline zdecydowanie wygrało, ale nadchodzi nowa pomadka z Urban Decay Lip Bond chyba i widziałam już na TikTokach czy Instagramach właśnie porównanie Maybelline do tej Lip Bond, więc zobaczymy, jak wejdzie do Polski, ma wyjść dopiero we wrześniu akurat u nas, no to też sprawdzimy. Zapomniałam, że w sumie ta czerwona pomadka, czy też jakby błyszczyk, on lubi się rozlewać na zęby. Więc słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o mój filmik, o moje polecenia co do właśnie kosmetyków wysokopółkowych, co do kosmetyków z Sephory. Natomiast pamiętajcie, że to są tylko i wyłącznie kosmetyki. Kosmetyki kolorowe, które de facto spływają potem wieczorem do zlewu, więc nie ma się co żyłować. Jeżeli nas na coś nie stać, to jest mnóstwo fajnych kosmetyków właśnie drogeryjnych i tak jak wspominałam, ja też robiłam filmy właśnie z wykorzystaniem całkiem fajnych kosmetyków drogeryjnych, więc jak nie zapomnę, to podlinkuję Wam, będzie on tutaj podlinkowany, no i też pewnie na ekranie końcowym, więc warto zajrzeć tam. Natomiast jeżeli szukacie czegoś na prezent albo same chciałybyście coś otrzymać, no to tutaj są między innymi właśnie moje polecenia, co takiego jest fajnego, co ja lubię, co użyłam, czego się nie pozbyłam na przykład, czego nie sprzedałam, tak więc możecie właśnie na przykład odnieść się do tego filmu, listę wszystkich kosmetyków, zarówno tych, które użyłam, ale tych, o których też wspominałam, jak na przykład przy okazji róży, czy rozświetlaczy, czy też tej paletki z Too Faced, to listę tych wszystkich kosmetyków znajdziecie na dole. No i jeżeli były na przykład jakieś filmy, jak z tymi paletkami, czy test podkładu, czy coś w tym stylu, to oczywiście też podlinkuję Wam dodatkowo te filmy, jeżeli chcecie trochę więcej materiału zobaczyć na temat konkretnej paletki, czy konkretnego podkładu, czy pudru, czy coś tam, to wtedy możecie się tam odnieść i troszeczkę więcej pooglądać. No dobra, słuchajcie, więc w takim razie to tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Tutaj wrzucę Wam jeszcze przebitkę, jak wyglądam po około, powiedzmy, zobaczymy, 6, 7, 8 godzinach, zobaczymy, jak długo z tym makijażem wytrwam dzisiaj, żeby zobaczyć, czy na przykład ta baza z Milk Makeup coś pomogła i ten makijaż się troszkę lepiej dzisiaj utrzymał, czy nie. Więc tutaj będzie ta przebitka. Jeżeli Wy macie jakieś takie swoje perełki wysokopółkowe, których używacie już od wielu lat, które na przykład kupujecie, pomimo tego, że wychodzą jakieś inne produkty, to koniecznie napiszcie w komentarzu. Myślę, że to też może być ciekawe dla innych osób, które będą szukały czy inspiracji, czy właśnie jakiegoś pomysłu na prezent, czy na zakup dla siebie. To wtedy możemy się podzielić właśnie też, co Wam się sprawdziło. Tak więc czekam na Wasze komentarze, a tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się ciepło, chłodno i widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, pa, pa!